Bolesław z Oławy, Herb Wilk przeciwko Tomaszowi Kulińskiemu, a przygotowuje się Krzyżak i Michał Kwieciński. Także prosimy w pole pana Wiesława. Pan Tomasz. Mamy znów rozgrywki w grupie. Wiesław ma taki zwyczaj, że przed walką zawsze wzywa Bożej pomocy. Drodzy Państwo, w czarnej szacie z wilkami, tak właśnie, który wzywał Bożej pomocy. Wiesław z Oławy i jego przeciwnik w szacie. Również czarny. Również czarny. Dobrze. Panowie, gotowi? Walka! Poczynajcie, panowie. Stop! To stop! Ostatnia akcja. Last action, not counted. Ostatnia akcja nie została policzona, bowiem już uderzenia zostały prowadzone po komendzie stop. Przypominam, że walczyli Tomasz Kuliński i Wiesław z Oławy. 13-2. Wygrywa Wiesław z Oławy, Herb Wilk. Brawo, drodzy Państwo! A więc szczęście dalej przy naszym czempionie. To właśnie Wiesław, jak powtarzam, zwyciężył zeszłoroczną edycję. Krzyżak i Michał Kwieciński, a przygotowuje się Mirek Markowski i Kortek. Tak, zapraszamy Krzyżaka. Jest, drodzy Państwo, Mateusz wnuk Lipiński, Krzyżak. Herbu, Gwiazda i Księżyc w szacie srebrnej. Gwiazda i Księżyc? Świnia. Mateuszu, może wreszcie nam wytłumaczysz, jak twój herb się opisuje. I jego przeciwni. Michał Kwieciński! Brawa! I Michał Kwieciński. Proszę Państwa, czekamy, zawodnicy się przywitają. Uwaga, panowie sędziowie, gotowi? Gotowi. Uwaga, walka! Walka i ruszyli. Krzyżak kontra Michał Kwieciński. Oj, obalenie, szarpnięcie. Nie wiadomo, czy sędziowie liczą, ale tego dowiemy się po walce. Liczą. Uwaga. Stop! Michale, znowu udo. 2 minuty. Może być naprawiona w krótkim czasie. Pan Michał musiał poddać walkę. Brawa dla niego. Ale wygrywa Mateusz Nuglipiński, tak? Tak
jest, wygrywa Mateusz Wnuk-Lipiński, czyli Krzyżak. I Korteza. A przygotowują się Wojtek z Kielc i Michał Filipecki. Drogie panie, kłaniam się wam nisko. Ja, smocze dziecko z Będzina, witam was serdecznie. Co roku wasze piękne oblicza olśniewają całą przybywą tutaj publiczność. Ale wybaczcie mi, jest jedna kobieta, dla której ja tutaj dzisiaj walczę i najbardziej będę głęboko kłaniał się jej. Wybaczcie mi, ale wy oczywiście jesteście tutaj dzisiaj dla mnie równie prawie, że ważne. Wybaczcie. Brawa, brawa. I dajemy głos drugiemu rycerzowi. Witam, drogie panie. Również pragnę oddać wam hołd, zarówno dla waszej urody, jak i dla waszych cnót. Ja akurat żadnej damy serca nie posiadam, więc będę walczył również o wasze względy. Mam nadzieję, że uda mi się coś wywalczyć. Szczerość jest w cenie, szczerość jest w cenie. Szczerość to również bardzo ważna tutaj rycerski przymiot. Chociaż szokowany jestem aż tak wielką szczerością. Tym niemniej brawa dla Korteza za również piękną przemowę. Dobrze. Panowie. Damy powiedziały, że nie mogą uczestniczyć osobiście w takich schadzkach, ale mają oddelegowane dwórki, panie Kortezie, także można młodą dwórkę potem otrzymać tutaj za lozą dam. A teraz przenieśmy się dalej do walk. Uwaga, panowie gotowi. Walka! Dodam, że przygotowują się do kolejnej walki Wojtek z Kielc i Michał Filipecki. Wieczy! Nie słowa! BHP! Bojowy Charkowiec południe. Adrian. O! Kopnięcia. Stop! Koniec czasu. Brawo, drodzy państwo! Nagraźmy ich brawami. Jarosław Markowski, Kortez i Kortez. Oni tutaj walczyli w tym starciu. A za chwilę Wojtek z Kielc i Michał Filipecki. 9-5 wygrywa Mirosław Markowski. Brawo, 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 brawo. Z Kielc i Michała Filipeckiego. A przygotowuje się Robert Siatecki i pan Andrzej Kij. Jest chorągwisz świętego Jerzego, który w herbie ma Odyńca. Wojtek z Kielc. Brawo dla niego. I jego przeciwnik, pan Michał, zwany Komturem! Brawa! Dobrze. Panowie gotowi? Panowie sędziowie gotowi? Ready?
uwaga, walka. Tak piąty przez miasto słyszałem, ale nie wiem, czy to nie plota. A ja dodam, że przygotowują się pan Robert Herbu Czarnołuszek i szlachetny pan Andrzej Kij. Oj, czas zatrzymany. Dobrze, czas dalej, walka. I wznawiamy walkę dalej. Stop. Czas stop, awaria. Chociaż nie, stop, jeszcze nie, to nie to. Tak, ale później znowu.